Oszczędzanie na szeroką skalę to główny wniosek ze spotkania prezydenta Suwałk z dyrektorami i prezesami wszystkich miejskich jednostek i instytucji, które odbyło się w ostatnim czasie. Prezydent powołał zespół do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta Suwałk w celu ich optymalizacji i zmniejszenia. Główna uwaga powinna być skupiona na tych dużych wydatkach miejskich i te duże wydatki miejskie niestety właśnie dotyczą energii. Gdzie możemy oszczędzać, to powinniśmy to zrobić. Rosnące koszty to przede wszystkim obsługa długu miasta spowodowana wzrostem stóp procentowych, planowany wzrost płacy minimalnej od nowego roku oraz wzrost cen ciepła i energii elektrycznej. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na dostawę prądu w 2023 roku. Przetarg jako grupa zakupowa, 48 podmiotów wraz z gminą Raczki, podmioty i miejskie, i pozamiejskie, państwowe nawet, tutaj funkcjonujące na terenie Suwałk. No i spodziewamy się, że ta nowa cena będzie znacznie wyższa od obecnej. Tam płacimy około 630 zł za megawattogodzinę, a tu nawet i widzimy po 2000, po 2500. Przetargi są z taką ceną ogłaszane przez inne samorządy. Są jednak dane, które zostały oszacowane przez służby finansowe miasta. Wzrost płacy minimalnej to ponad 7 milionów złotych. Zakładany jest również wzrost płac dla pozostałych pracowników. To następne ponad 8 milionów złotych. Obsługa długu z uwagi na rosnące stopy procentowe to wzrost o 20 milionów złotych. Tymczasem poprzez zmiany podatkowe miasto od 2019 roku straciło 95 milionów złotych. Nawet przy uwzględnieniu rekompensat, które wypłaca państwo, to dalej strata w wysokości ponad 60 milionów złotych. Oczywiście są takie też wskazania, żeby zastanowić się, jakie my realizujemy zadania nieobligatoryjne, czy te, których robić nie musimy i czy my możemy zrezygnować z realizacji tych zadań i tutaj jakie będą skutki, gdybyśmy podjęli takie decyzje. A chodzi tu między innymi o działania z zakresu kultury, spraw społecznych, sportu czy organizacji pozarządowych, ale również inwestycji miejskich. Pierwszą taką grupą oszczędności to ograniczenie inwestycji tylko do tych inwestycji, gdzie mamy dofinansowanie, mamy pieniądz zewnętrzny. Dofinansowanie właśnie czy to z Unii Europejskiej, czy z rządowych programów krajowych. I tutaj pewnie główny nacisk będzie trzeba położyć na te inwestycje. Ale na co nas będzie tak stać, to będę mógł powiedzieć dopiero w połowie listopada. Zespół, który powołał prezydent, ma za zadanie do 2 listopada opracować raport możliwości zmniejszenia wydatków miasta w roku bieżącym oraz latach kolejnych. Tylko w ciągu 2 pierwszych dni Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach wypłacił blisko 1 400 000 zł dla 462 rodzin. Wypłaty są realizowane sukcesywnie każdego dnia. W sumie do MOPR wpłynęło ponad 2000 wniosków. Niestety wiele z nich jest obarczonych błędami lub niejasnościami. Część tych wniosków jest wypełniona błędnie. Są niezgodności z centralną ewidencją emisyjności budynków. No, czasami w tej deklaracji było co innego, wniosek teraz jest inny. No, mamy obowiązek przeprowadzenia postępowania takiego sprawdzającego, weryfikującego. Jeżeli są wątpliwości, to strona musi nam te wątpliwości wyjaśnić. Wnioski będą przyjmowane do 11 listopada 2022 roku. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Wsparcie przyznawane jest gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania stanowi m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek lub piec kaflowy zasilany węglem, brykietem lub pelletem zawierającym 85% węgla kamiennego. Obsługę dodatku węglowego w Suwałkach prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Miasto wspólnie z gminą Suwałki przystąpiło do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT-MOW. Pieniądze dedykowane na tzw. związek ZIT znajdą się w puli środków finansowych z nowej perspektywy Unii Europejskiej. Mamy w planach budowę farmy fotowoltaicznej jako miasto.
ale również kontynuacja tego projektu, który idzie w kierunku pomocy mieszkańcom i w uzyskaniu dofinansowania w budowie swoich instalacji fotowoltaicznych na ich domach, tak samo i gmina też w tym kierunku chce iść. Oczywiście my mamy już proces wymiany oświetlenia ulicznego na LED-owe zakończony. Gmina chce to zrobić u siebie. Poza tym kupno autobusów zeroemisyjnych, budowa ścieżek rowerowych łączących gminę i miasto, infrastruktury drogowej i oświatowej. By móc to zrobić, samorządy muszą wspólnie opracować strategię rozwoju ponadlokalnego i wskazać, jakie działania chcą zrealizować. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała mówiąca o tym, że przystępujemy do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Jest taki dokument, który znalazł swoje odzwierciedlenie w ustawie o samorządzie gminnym. Jest to nowy taki dokument strategiczny, który warto mieć, szczególnie wtedy, kiedy chcemy realizować współpracę pomiędzy gminą. W związku z tym od kilku tygodni przeprowadzane jest badanie Suwałki za 10 lat – mój pomysł na miasto. Do tej pory wpłynęło 500 ankiet. Prezydent Suwałk podjął decyzję o wydłużeniu badania o 2 tygodnie i uzupełnić badanie o kolejne ankiety, tak by wynik był jak najbardziej miarodajny. Szczegóły dotyczące ankiety można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.